Czy Polacy są antysemitami? To jeden z tematów, który jest bardzo, w niektórych przynajmniej środowiskach, gorący. Ale myślę, że jest to temat również gorący dla samych Polaków, którzy bardzo często spotykają się z takimi zarzutami. Czy to w czasie swoich podróży, czy to czytając sprawozdania z opinii tak zwanej światowej. To zresztą był jeden z powodów, dla których postanowiliśmy przed 10 laty, czyli w 92 roku, dokonać naszego pierwszego sondażu, czyli takiego ankietowego badania na temat tego, jak to właściwie jest w świadomości społecznej ze stosunkiem do Żydów, jak to jest z polskim antysemityzmem. Te badania w 2002 roku, czyli po 10 latach, powtórzyliśmy, używając oczywiście prawie tego samego kwestionariusza ankiety, żeby móc porównać, co się zmieniło, jak się zmieniło i ewentualnie dlaczego się zmieniło. Ale pierwszą kwestią, którą chciałbym dzisiaj, od której chciałbym zacząć ten dzisiejszy wykład, sprawozdanie z wyników badań, to zastanowienie się nad tym, co to właściwie znaczy to groźne słowo antysemityzm. Bo wcale takie jasne ono nie jest. Po pierwsze, używamy go bardzo często, już w tej chwili, również jako słowa, które służy do oskarżenia kogoś. No, wskazuje nam jakiegoś człowieka podejrzanego, który ma niewłaściwe postawy, który niewłaściwie myśli. Otóż słowo antysemityzm ma oczywiście swoją bogatą historię. Użyte zostało po raz pierwszy przez niego pana Mara w końcu XIX wieku na opisanie właśnie niechęci wobec osób pochodzenia żydowskiego. Mówiło się o nich jako semitach, w związku z tym antysemityzm jest tym, który się przeciwstawia albo jest niechętny owym semitom. Zresztą było wymyślone właściwie jako takie pojęcie prawie opisowe, bez tego groźnego brzmienia, jakie nabrało ono w naszych uszach dzisiaj. Ale jeżeli badacz, taki jak socjologowie, inni badacze społeczni przystępują, na przykład psychologowie społeczni przystępują do badania, to muszą sobie zadać pytanie właściwie, co to jest takiego w tej chwili, obecnie, co właściwie miało być przedmiotem naszego badania. No i bardzo ważna kwestia jest tutaj taka, aby oddzielić pewne poglądy czy opinie ludzi poszczególnych osób, to co nazywają socjologowie i psychologowie społeczni postawami ludzi, to co, mówiąc najprościej i być może w dużym skrócie, ludzie mają w głowach, od tego, co buduje takie ich przekonania. Bo antysemityzm jest pewnym zjawiskiem ważnym dla kultury, dla społeczeństw europejskich i jest wiele koncepcji, które wyjaśniają, w jaki to sposób te niechętne albo wrogie Żydom przekonania pojawiły się. A więc zobaczenie, na czym polega to zjawisko w kulturze, jest tutaj równie ważne. Można mówić zresztą o dwóch takich rodzajach antyżydowskich czy antysemickich poglądów. Po pierwsze, są to wyniesione jeszcze z dalekiej europejskiej tradycji, z tradycji jeszcze średniowiecznej albo nawet i wczesnego chrześcijaństwa, pewne poglądy na temat Żydów jako tych, którzy chrześcijanami właśnie stać się nie chcieli. I oczywiście znowu w opisie tych dawnych postaw znajdujemy wiele rozmaitych punktów widzenia. Badacze żydowscy na ogół w ostatnim czasie bardzo podkreślają, że właściwie Kościół czy kościoły chrześcijańskie już po reformacji, rozpadające się przecież na różne nurty, chrześcijaństwo hołdowało niechęci wobec Żydów. Nawet niedawno, zresztą zrobię tutaj taką dygresję, spotkałem się z bardzo ciekawym artykułem opublikowanym w teologicznym zresztą piśmie amerykańskim, w którym właśnie wskazuje się na to, że to, co było charakterystyczne dla Kościoła katolickiego jeszcze z okresu wojny, czy nawet z okresu tuż powojennego, to było jednak to napiętnowanie pewne społeczności żydowskiej generalnie, jako tych, którzy właściwie powinni się nawrócić, a się na chrześcijaństwo nie nawrócili, czyli nie uznali Mesjasza. No, z całą pewnością tworzące się chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo pierwszych wieków, zawiera w sobie rozmaite antyżydowskie odniesienia. Można powiedzieć, że one są zrozumiałe, nawet niektórzy badacze historii mówią o takim odróżniającym się
antysemityzmie, czyli pewne antyżydowskie przekonania, raczej służyły ugruntowaniu własnej wiary, własnych przekonań religijnych, własnej nowej religii, która musiała się dosyć wyraźnie wyróżniać i odcinać od owego dziedzictwa Starego Testamentu. No, paradoksem jest, że właśnie w refleksji teologicznej najnowszej Kościoła katolickiego, w tym, co się wydarzyło jeszcze kilka lat temu, podkreśla się właśnie tę nierozerwalną więź jednej religii z drugą religią. Nie można sobie wyobrazić bowiem Nowego Testamentu bez Starego Testamentu. Nie można sobie w ogóle w żaden sposób wyobrazić chrześcijaństwa bez owego żydowskiego, judaistycznego korzenia. Ten związek jest, można powiedzieć, nierozerwalny i ta świadomość nie powinna nas skłaniać, tak jak skłaniała katolików przed wojną, a nawet i w czasie wojny, do odcinania się od Żydów i ich, powiedziałbym, pognębiającego traktowania, a wręcz odwrotnie. Powinniśmy ich traktować, i to jest to wspaniałe hasło również Jana Pawła II, jako starszych braci w wierze. Hasło, które wzięte jest zresztą z stwierdzeń naszego polskiego wieszcza, czyli Adama Mickiewicza. Chciałbym wrócić do socjologii, do tego, co to właściwie znaczy badać antysemityzm. No więc, jak już mówiłem, po pierwsze, może to być badanie owych przekonań. Bez względu na to, czy będziemy winić Kościół katolicki, kościoły protestanckie, również tradycję prawosławną za ich antyżydowskie nastawienie, to tak czy inaczej, czy też będziemy bronić kościołów przeciwko takim oskarżeniom, to tak czy inaczej, pozostały w głowach ludzi pewne przekonania, potoczne przekonania, można je czasem nazywać ludowymi, które właśnie traktowały Żydów w pewien specyficzny sposób, jako właśnie tych, którzy powinni się nawrócić, uwierzyć w Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament, a tego nie zrobili. I te przekonania, wyraźnie religijnie zabarwione, one właściwie okazały się, że trwają do dzisiaj, ale powiem jeszcze w jaki to sposób. Bowiem tak naprawdę to zjawisko groźnego antysemityzmu, tego, które przeniknęło dzieje Europy XX wieku, wiąże się z nowoczesnym antysemityzmem, tym, który zresztą z nowoczesnością, czyli z nowym ładem ustrojowym pojawił się wraz z wielką rewolucją francuską. Paradoksalnie ta rewolucja, która niosła na swoich sztandarach uniwersalne hasła i kreowała uniwersalny, demokratyczny ustrój, jednocześnie była początkiem, czy też dopełniała właściwie proces kształtowania się narodów europejskich. I demokratyczny ustrój właściwie od początku kształtował się w na nowo sformowanych społeczeństwach narodowych. Z tego właśnie powodu i ten właśnie proces owego nowego demokratyczno-rynkowego ładu, który budował się zarazem w na nowo zdefiniowanych w kategoriach kulturowych społeczeństw wśród nowych narodów, on dał pożywkę do tego nowoczesnego antysemityzmu, który był właściwie, można powiedzieć, od początku pewną ideologią. Ideologią, która opisywała Żydów, która ich traktowała jako przeciwników w kategoriach właśnie nowoczesnego społeczeństwa, w kategoriach ideowych, ale również w kategoriach jakby narodowych. Ponieważ ten tradycyjny antysemityzm chrześcijański był oczywiście zbudowany na owych różnicach religijnych, one były decydujące dla opisu tego, co złego właściwie jest z tymi Żydami, dlaczego mają na przykład przyporządkowaną sobie podrzędną pozycję w społeczeństwie chrześcijańskim. Natomiast ten antysemityzm nowoczesny odwoływał się do już tej nowoczesnej, politycznie tworzonej sytuacji i również definiowanej przez uczucia i namiętności nawet narodowe. Zresztą te namiętności budowały wielkie ideologie narodowe, tworzyły nową świadomość społeczeństw wokół wartości, które narody miały sobą reprezentować.
Na ogół właśnie była ta ideologia narodowa bardzo częstą ideologią, którą no, nasz wielki etnograf nazwał kiedyś ideologią megalomańską. Prawda? Myślę tutaj o Bystroniu, który właśnie no, napisał wspaniałą książkę o megalomanii narodowej. To zresztą w języku polskim, kiedy mówimy o nacjonalizmie, to mamy na myśli właśnie takie przekonania narodowe, które ową megalomanię właśnie mają na myśli. Otóż ideologia narodowa była ideologią, która no, towarzyszyła jednocześnie narodzinom owej nowoczesnej ideologii antysemickiej. Była ona zresztą w mniej lub w większym stopniu pewnym zapisem doświadczenia, przez które przechodziły owe nowo kształtujące się społeczeństwa. Doświadczenia, które dawało przede wszystkim zupełnie nową pozycję Żydom. Przede wszystkim Żydom jako osobom, jako obywatelom. W Europie Zachodniej zresztą ten proces przebiegał nieco inaczej niż w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej, ale generalnie można było powiedzieć tak, wraz z pojawieniem się nowego społeczeństwa, nowego ładu społecznego, owego ładu demokratyczno-rynkowego, czasem zwanego demokracją, czasem kapitalizmem, zmieniła się sytuacja prawna ludzi, którzy tworzyli do tej pory wyodrębnione, na ogół dosyć zamknięte społeczności żydowskie. Oni stawali się obywatelami na równi z innymi członkami tego społeczeństwa, stawali się obywatelami na równi również z innymi przedstawicielami narodowych mniejszości. A przecież Europa kształtujących się społeczeństw i nowoczesnych państw narodowych była Europą wielonarodową. Właściwie to my w tej chwili w Polsce mamy taką wyjątkową sytuację, że nasze mniejszości narodowe są minimalne i że właściwie istotnie polskie społeczeństwo składa się w większości z jednolitej narodowej grupy. Ale tak przecież jeszcze nie było do czasów 1945 roku. I tak właściwie nie było z większością społeczeństw europejskich, wśród których zawsze znajdowały się jakieś mniejszości narodowe. Te mniejszości, czy właściwie ludzie, osoby, które je tworzyły, uzyskiwały równe prawa w imię owych uniwersalnych zasad demokratycznych. I trzeba było wobec tego znaleźć też język, który na nowo będzie opisywał ich odrębność. Ideologia narodowa, ideologia zwłaszcza nacjonalistyczna, ona właśnie służyła temu, aby zmobilizować członków własnego narodu i wyodrębnić tych, którzy byli inni, którzy tworzyli owe narodowe mniejszości, w tym również tworzyli społeczność żydowską. No ale stosunek do Żydów był tutaj szczególny z tego też powodu, że owa podrzędna pozycja Żydów w europejskim społeczeństwie stanowym była pod pewnymi względami dwuznaczna, na co zwracała uwagę na przykład Hannah Arendt, która właśnie jest jedną z takich twórców koncepcji, która mówiła o wyraźnie nowej jakości w postawach wobec Żydów w społeczeństwie nowoczesnym i o ideologii antysemickiej jako nowym wytworze. Czymś, co być może ma jakieś związki z poprzednimi antyżydowskimi nastawieniami, ale nie ma tutaj między nimi żadnej szczególnej ciągłości. Otóż ta ideologia antysemicka rodziła się w społeczeństwie, w którym pozycja Żydów stawała się równa wszystkim innym, ale jednocześnie pewna część społeczności żydowskiej europejskiej była przynajmniej na starcie, jeżeli można tak powiedzieć, tych kapitalistycznych przemian, w pewien szczególny sposób uprzywilejowana. Mianowicie to właśnie Żydzi w epoce społeczeństwa stanowego średniowiecznego byli jedynymi, którzy mogli, mieli prawo, a nawet do tego byli poniekąd zmuszeni, operować kapitałem. Nazywało się to bowiem lichwą, i lichwa chrześcijanom była zabroniona. Oczywiście mniej lub bardziej to się zmieniało w ciągu wieków, ale w każdym bądź razie mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy rodzi się ów kapitalizm, że tak naprawdę ten kapitał spoczywał w bardzo dużym stopniu w rękach żydowskich. To
służyło później, czy posłużyło później do zbudowania jednego z najważniejszych elementów owego nowoczesnego antysemityzmu jako ideologii. Przekonania, że Żydzi zawsze mają pieniądze w swoim ręku, że oni są bogaczami, że mają specjalną smykałkę do interesów, jakby to można było powiedzieć. Jednym słowem, mają szczególny związek z pieniędzmi i z finansami. To zresztą, znowu zrobię taką uciekającą na chwilę dygresję, ale wydaje mi się ona tutaj na miejscu. To zresztą przekonanie o owym bogactwie Żydów, nawet biednych, było jednym z bardzo uderzających elementów w czasie II wojny światowej. Polscy sąsiedzi, chłopi podejrzewali, że nawet ich sąsiad Żyd, który jest biedny i taką samą biedę klepał jak oni, tak naprawdę na pewno gdzieś ma schowane jakieś złote monety albo inne elementy bogactwa, bo z definicji Żyd musiał mieć jakiś związek z owym kapitałem. Ale to uprzywilejowanie, wracając do tego poprzedniego wątku, to zresztą Hannah Arendt bardzo plastycznie pokazuje w swojej rozprawie o totalitaryzmie, której częścią jest właśnie rozprawa o ideologicznym antysemityzmie. Ona pokazuje, że bardzo szybko to uprzywilejowana pozycja Żydów nikła. Zresztą Żydzi jako obywatele byli związani ze swoją tradycją i właściwie w wielkim stopniu brali pod uwagę, jak będą oceniane ich indywidualne działania w stosunku do pozostałej reszty, do całej żydowskiej społeczności. Jak widać, z tego piętnującego charakteru ideologii antysemickiej mieli oczywiście rację. Bardzo szybko ta ich przewaga nikła, ale byli bardzo łatwym obiektem do tego, aby wskazywać winnych za rozmaite kłopoty, które wiązały się z kształtowaniem się nowego społeczeństwa, nowego ładu, a przede wszystkim to można było ich, znowu tutaj wzgląd polityczny odgrywał swoją rolę, łatwo uznawać za tych, którzy są odpowiedzialni za różne niepowodzenia w kształtującym się nowym społeczeństwie, zwłaszcza jeżeli odwołamy się do tego, o czym już mówiłem, do tej siły uczuć narodowych, która wzrastała. W związku z tym do tego dołącza się jeszcze jeden bardzo istotny element ideologii antysemickiej, tej nowoczesnej, mianowicie to proste przekonanie, że Żydzi zawsze trzymają się ze sobą. Być może najbardziej dramatycznym właściwie przykładem, co to znaczy, była słynna sprawa Dreyfusa we Francji, kiedy to oskarżono oficera francuskiego, który był Żydem, o zdradę, o to, że donosi przeciwnikom Francji, czyli Niemcom. Nie było żadnych podstaw tego oskarżenia poza jednym, właśnie żydowskim pochodzeniem owego Dreyfusa. To pokazywało, jak dalece przekonanie o tym, że Żydzi trzymają się ze sobą, mogło wyodrębniać ich jako specjalną grupę, która się nie mieści w tych zwyczajnych narodowych przegródkach, z których składać się zaczęła Europa w końcu wieku XIX, na poprzednim przełomie wieków, czyli tego XIX i XX. Wszakże jesteśmy już w XXI wieku. Ja to sobie muszę jeszcze ciągle przypominać. Otóż właśnie to, że przypisywano Żydom brak lojalności wobec narodu, w którym żyli, brak lojalności wobec państwa, którego byli obywatelami, to jest też jeden z tych elementów, które budował niechęć i który był nieodzownie związany z ową klasyczną, powiedziałbym, formą ideologii antysemickiej. To zresztą jeden i drugi ten element, o którym mówiłem, stał się przecież bardzo ważny zarówno w wykorzystaniu ideologii antysemickiej politycznym przez takie partie jak choćby Polska Narodowa Demokracja, ale też on był elementem, który budował świadomość polityczną niemiecką. Jest jeszcze jeden, trzeci element, który jest ważny dla definiowania tej
tych treści ideologii antysemickiej. To jest element, który wiąże się i z owym trzymaniem się Żydów ze sobą, wbrew narodowo-państwowym lojalnościom, jak i też z owym szczególnym stosunkiem przypisywanym Żydom do pieniądza. To jest takie przekonanie, że Żydzi to chcą rządzić. Żydzi chcą rządzić zawsze w sposób niejawny. Otóż bardzo ciekawe są takie przekonania społeczne, to zresztą empiryczne badania też do tej pory potwierdzają, że my właściwie mamy takie przekonania o pewnych narodach, że one dążą do władzy, one chciałyby mieć władzę większą niż inne narody, one lubią rządzić światem. Takie mniemania mamy na przykład o Amerykanach, o Niemcach, o Rosjanach, ale zwłaszcza Amerykanie zawsze robią to w jawny sposób. Otóż Żydzi w niejawny sposób dążą do władzy, ale gdzie się znajdą, to od razu będą chcieli rządzić, wziąć tutaj pod kontrolę sytuację, kontrolować ją, no, żeby zyskiwać dla siebie i dla swoich szczególne zyski i szczególne przywileje. Ten element zresztą ideologii antysemickiej jest z całą pewnością odpowiedzialny za coś, co się nazywa spiskową wersją w historii. I są takie koncepcje również w Polsce, ostatnio bardzo żywo rozwijane przez zespół profesora Kofty, które przypisują temu spiskowemu myśleniu o Żydach, którzy gdzieś za sceny, niejawnie, kierują właściwie tym, co tu się dzieje, podstawową funkcję. Ja bym tak daleko nie szedł i uważam, że te trzy podstawowe elementy są istotniejsze i współgrają dla tego obrazu treści ideologii antysemickiej. Można powiedzieć, że jednak to, co się wiąże z tym niejawnym dążeniem Żydów do władzy w każdej sytuacji, jeszcze z jednym obrazem jest związane, który wytworzyła owa myśl nowoczesna i nowoczesna ideologia. Otóż ta anarchiczny element w obrazie Żyda, wiążący się na przykład również z oskarżeniami Żydów o odpowiedzialność za komunizm, prawda? Współgra trochę z tym przekonaniem o tym, że Żydzi zawsze, gdzie tylko mogą, będą dążyli do władzy, bo to pozwoli im kontrolować sytuację, kontrolować innych ludzi i wykorzystać to na swoją rzecz. Otóż ta skłonność do komunizmu z ową skłonnością do pieniędzy, jak wiadomo, stoi w jawnej sprzeczności, ale to wcale nie przeczyło tym, którzy tę ideologię konstruowali i w tę ideologię wierzyli. Oczywiście tak naprawdę osobnym pytaniem jest teraz pytanie o to, na ile ta ideologia antysemicka była podstawą do wydarzenia, które przewartościowało całe to myślenie, cały nasz sposób, nasz europejski sposób myślenia o sobie, treści świadomości narodowej, czyli myślę o zbrodni Holokaustu i zbrodni Niemców pod wodzą Hitlera. To jest osobna kwestia, nie chciałbym w nią wchodzić i nie będę się tutaj na ten temat wypowiadać. W każdym bądź razie z całą pewnością ideologia antysemicka była pewną bazą dla działań hitlerowców, ale nie była wystarczająca, aby do tej usystematyzowanej, straszliwej zbrodni mogła doprowadzić. Musiało się wydarzyć jeszcze coś innego, powstać jakby zupełnie nowy typ myślenia politycznego i społecznego, jakim był niemiecki, a później też i sowiecki totalitaryzm. Ale mówię, w tę sprawę nie chciałbym wnosić. Bo to, co nas teraz zainteresowało, to była próba odpowiedzieć na pytanie, jak mamy określić antysemickie postawy ludzi, których będziemy badali za pomocą ankiety. No i oczywiście te rozważania na temat źródeł antysemityzmu, tego, czym on jest w kulturze, w życiu społecznym, były tutaj bardzo istotną przesłanką do tego, żeby wyprowadzić jak gdyby, czy stworzyć taką typologię dwóch rodzajów antysemityzmu. To tę typologię, zresztą autorką tej typologii jest pani Helena Dattner, która tak ułożyła nasze właściwie rozważania, żeby stworzyć dwa typy postaw. Postawę, która
która wrogość wobec Żydów uzasadnia pewnymi przekonaniami religijnymi, i tę postawę nazwaliśmy antysemityzmem tradycyjnym, oraz taką postawę, która jest uzasadniona owymi treściami antysemickiej ideologii. I tę postawę nazwaliśmy postawami nowoczesnego antysemityzmu. Otóż w Polsce nie ma żadnego trudu, żeby dotrzeć do tej literatury antysemickiej, łącznie z tymi księgami o mądrościach Syjonu, mędrców Syjonu, która zresztą była dokumentem wyprodukowanym przez carską ochronę właśnie w końcu XIX wieku. Jest mnóstwo takich różnych książek i książeczek, które precyzują, na czym to zło przyrodzone niejako Żydom polega. No więc właśnie ten nowoczesny antysemityzm jako postawa miałby oznaczać taką wrogość i niechęć do Żydów, która oparta jest na treściach owej antysemickiej ideologii. No i teraz cóż, skoro jestem socjologiem badaczem, to chciałbym przystąpić do zaprezentowania Państwu też wyników, zwłaszcza, że kiedy w 1992 roku postanowiliśmy taki ogólnopolski sondaż na tej problematyce zogniskowany przeprowadzić, to właśnie między innymi dlatego, że chcieliśmy się dowiedzieć, na ile rzeczywiście możemy mówić o tradycyjnym polskim antysemityzmie, tym antysemityzmie, który był związany i z narodową demokracją, i z postawami ludzi Kościoła, na ile jest to właśnie taki tradycyjny, religijnie uzasadniany antysemityzm, na ile jest to inna jego forma. I tutaj mamy skalę antysemityzmu nowoczesnego, która ma od 0 do 4 możliwych punktów. Badacze zresztą przekonują, że w zależności od sposobu, w jaki będziemy pytali, możemy uzyskać całkiem różne wyniki. No, myśmy postanowili użyć kilku rozmaitych pytań, z których zbudowaliśmy nasze wskaźniki, czyli właśnie owe skale. Skala antysemityzmu nowoczesnego składała się z maksymalnie 4 punktów, które obrazywały zdecydowanie, z przekonaniem, jakbyśmy mogli powiedzieć, taką postawę, którą jako badacze nazwalibyśmy antysemicką. No i teraz spójrzmy, jak to właściwie wygląda. Tutaj mamy 0, czyli to jest brak odpowiedzi antysemickich. To są dane z 1992 roku, tu są dane z 2002 roku. Czy przybyła, czy też zmniejszyła się liczba antysemitów? Otóż w 1992 roku tych zdecydowanych antysemitów było około 17%. W 2002 roku takich odpowiedzi znaleźliśmy aż 27%. Raczej spodziewaliśmy się, że ten procent albo będzie taki sam, albo może raczej będzie spadał, a nie rósł. Tymczasem to jest taki wzrost procentowy, który dla socjologów jest już bardzo znaczący. Nie może być ani przypadkowy, nie można go inaczej wyjaśnić jak zmianą w samej rzeczywistości. Ale muszę wyjaśnić następne trudne dosyć tabelki. Otóż nasze pytania pozwalały na skonstruowanie nie tylko wskaźnika niechęci wobec Żydów, ale również część ich odpowiedzi tworzyła nieco inną skalę. Mianowicie skalę przeciwstawiania się niechęci wobec Żydów, czyli odrzucania tych stwierdzeń, które o antysemityzmie mogłyby świadczyć. No i te wskaźniki nazwaliśmy wskaźnikami antysemityzmu. Oczywiście w tym wypadku nowoczesnego. I co się okazało? Otóż tutaj znowu mamy ten najwyższy wskaźnik antysemityzmu nowoczesnego. Takich odpowiedzi w 1992 roku było 8%. W 2002 wzrosło ich właściwie dwukrotnie. To jest prawie 16%. Bardzo dziwny obraz zatem się kształtuje. Po pierwsze, mamy bardzo wyraźny, znaczny wzrost antysemickich deklaracji, ale z drugiej strony mamy dwukrotny również wzrost postaw, które możemy uznać jako postawy, które się przeciwstawiają antysemityzmowi. Dla socjologa to jest bardzo ciekawa sytuacja i ona świadczy o tym, że polaryzują się poglądy ludzi. To znaczy, jest się albo za, albo przeciw, albo za jednym, albo za drugim. Znika
tak często obecna w badaniach socjologicznych, a na ogół pomijana na ogół przez dziennikarzy. Taka sfera pytań niepewnych. Nie wiem, trudno powiedzieć, może tak, może inaczej. Otóż okazuje się, że w sprawie stosunku do Żydów społeczeństwo polskie nabrało zdecydowanie większej pewności niż to było przed 10 laty. Albo jest się zwolennikiem owych antysemickich deklaracji, albo zdecydowanie się im przeciwstawia. I ten wzrost również antysemitów wydaje mi się tutaj godny podkreślenia. A zobaczmy teraz, jak wygląda wskaźnik antysemityzmu tradycyjnego. Jak Państwo widzą, on miał tylko dwa punkty, było mniej pytań, które się na niego składają. No i w 1992 roku było 11,5% takich odpowiedzi i właściwie w 2002 roku była to identyczna liczba. Również tutaj, w tym antysemityzmie tradycyjnym, jakbyśmy mogli powiedzieć, wzrósł znacznie procent odpowiedzi, które się mu przeciwstawiają, które go odrzucają. No i tych odpowiedzi jest rzeczywiście bardzo dużo, 35% takich, którzy zdecydowanie odrzucają poglądy, które się składają na te, które uzasadniają tę postawę religijnie uzasadnionego antysemityzmu. Ale oba typy antysemickich postaw znacząco się różnią między sobą.